Hej, z Cenebachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał ze serii cenowego, czyli jak co czwartek widzimy się właśnie w tej serii, w której informuję was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w GTA Online, więc zaraz zacznie materiał, tylko jeszcze na początku kilka ogłoszeń parafialnych. A więc okej, po pierwsze jest zlot. Zlot godzina 19:00, niedziela. Więcej info na Discordzie, tam są wszystkie wymagania, więc polecam sprawdzić. Kolejna sprawa to oczywiście to, że będzie czystka w ekipie. Jeżeli jesteś w ekipie i nie chcesz z niej wylecieć, no to po prostu lepiej sprawdzić Discorda, co tam się dzieje. I tyle. Kolejna sprawa, trzecia, to forma donate'ów na moim kanale, ponieważ mam donate'y na kanale i zawsze to polegało w ten sposób, znaczy źle. Na początku polegało to na tym, że przed materiałem czytałem wasze komentarze, znaczy donate'y i na nie odpowiadałem, ale to było zawsze wolne i przedłużało materiał. Więc zrobiłem w formie komentarza te donate'y i to było spoko, ale teraz wpadłem na lepszy pomysł. Co poniedziałek będziemy robić takie pseudo pytania i odpowiedzi. I żeby dostać się do tego odcinka, macie dwa sposoby. Pierwszy, 100%, wiecie, że na 100% wybiorę wasz komentarz. To po prostu wysłanie donate'a i piszecie w tym swoje pytanie i jesteście na odcinku. Ale jest też druga forma, dla osób, które nie chcą wspierać. Po prostu piszecie komentarz z pytaniem i po prostu jeżeli tych pytań w donate'ach nie będzie zbyt wiele, to wybiorę wasz komentarz. Ale wtedy macie o wiele mniejszą szansę, niż jak po prostu byście wysłali donate, po prostu. Prosta sprawa, dobra. Więc tyle, dajcie znać, co myślicie o tej formie. Co poniedziałek taki materiał będzie się pojawiał, więc najpierw donate'y, pytania z donate'ów raczej, a później po prostu pokażę wasze komentarze. No i tyle. I taka forma co poniedziałek będzie fajna, informacyjna. Sporo wiedzy na temat GTA Online będziecie mogli po prostu zdobyć, powiedzmy. Dobra, więc lecimy do materiału. Na podium jest nowy samochód Jester Classic. Można go kupić za 790 tysięcy w Legendary Motorsport, ale można też oczywiście wygrać go na kole fortuny. Okej, ale do Legendary Motorsport trafił także nowy samochód i jest to Progen Emerus. I kosztuje on 2 miliony i 750 tysięcy. Dodatkowo na kanale pojawił się dzisiaj materiał, taki cinematic pseudo a la Forza Horizon 4. Macie to w karcie, polecam zobaczyć, minuta trwa, a jest naprawdę zajebisty, polecam. Do sklepu kasynowego trafimy nowe przedmioty, na przykład takie maski. Dodatkowo pojawiła się kompletnie nowa zawartość, jeżeli chodzi o aktywności, które możemy robić w grze, a jest to próba czasowa za pomocą RC Bandito. Zobaczcie, znajduje się ona aktualnie w tym miejscu i będzie najprawdopodobniej zmieniać się co tydzień. Mamy także dostęp do normalną próbę czasową, ale to nic nowego. I podobno ta próba czasowa na RC Bandito jest raz dwa, ale tego nie jestem w stanie wam potwierdzić. Ale warto sprawdzić. A więc okej, przejdźmy do zniżek. A nie, sorry, jeszcze premie. Zapomniałem o jednej premii, która jest na arenę wojny. Wszystkie tryby na arenie wojny są aktualnie raz dwa RP, a także raz dwa hajs. A więc okej, skoro Arena Wojny jest premiowana raz dwa, no to także oczywiście są zniżki w sklepie Areny Wojny i jest to zniżka na warsztat. Dodatkowo mamy także zniżki na praktycznie wszystkie pojazdy z Areny Wojny, te bardziej stiningowane. Oprócz Imperatora, co jest dziwne. Zobaczcie, wszystko jest to przecenione. Akurat tutaj niestety nic nie ma, no ale te pojazdy akurat przeważnie są lepsze. Ale to nie wszystko. Ponieważ różne modyfikacje typu kolce, jakieś tam spychacze pewnie też są aktualnie tańsze, więc to jest dobry moment na tuning tych pojazdów, więc polecam. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy także tańsze RC Bandito, które znajduje się w bieda sklepie, proszę bardzo. Ale jeszcze jest jedna zniżka dla osób, które mają Twitch Prime'a, czyli dla małej garści osób, a jest to, uwaga, zniżka na pojazd, który się zwie B11 Strike Force i będzie on kosztował u was tylko 950 tysięcy, więc spora zniżka, a także, uwaga, uwaga, pojazd bardzo potężny, ale niedoceniany, który zwie się, uwaga, uwaga, żebym ja go teraz znalazł. Gro, pomóż mi, gdzie on jest? Tutaj jest Rainer,
Kosztuje on 4 miliony 320 tysięcy, a u was będzie kosztował 640 tysięcy. Około. Więc spora zniżka dla osób, które mają Twitch Prime'a. I to tyle w tym materiale. Najlepszy tydzień, jeżeli chodzi o te tygodnie kasynowe, powiedzmy, od tego DLC. Chociaż nie jest wybitny. Więc tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Siema, na rapa, cześć. Elo.